dziewiąta. Gość poranka. A dzisiejszym gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Zielińska. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry państwu. Minister zdrowia pożegnał się ze stanowiskiem wczoraj. To jest dobra decyzja? No myślę, że jednak przemyślana, bo pan minister, no nikt z nas, kto zajmuje jakieś stanowisko, nie powinien, myślę, że w toku takiej, wiadomo, że mamy okres wyborczy, ale w toku tej walki wyborczej przekraczać pewne granice. No, pan minister został zmieniony. Nowa pani minister, pani Katarzyna Sójka, miałam okazję ją poznać. To jest osoba bardzo kompetentna, mama czwórki dzieci, osoba bardzo aktywna, znająca służbę zdrowia i myślę, że tutaj zmiana bardzo na plus. Mamy polityczną burzę. Po słowach przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani odbiera te słowa? Ja odbieram tak, że Niemcy mają taki przysłowiowy nóż na gardle, że jednak ich sytuacja w ramach czy wspólnoty Unii Europejskiej, czy nawet ich sytuacja gospodarcza nie jest wcale taka ciekawa, bo tam rzeczywiście mają oni, borykają się ze sporymi problemami gospodarczymi, upadłościami przedsiębiorstw, więc takie siłowe podporządkowanie sobie tej gospodarki europejskiej jest dla nich bardzo ważne. I w tym momencie Polska, która zawsze była takim zapleczem dla taniej siły roboczej, przecież no, my znamy wiele swoich znajomych, członków rodzin, którzy wyjeżdżali do Niemiec za pracą, za lepszym życiem, to było takie dla nich zaplecze. My na południu Polski, zwłaszcza tutaj, ten odpływ u nas był bardzo wysoki. W tym momencie, kiedy Polska już jest w innej sytuacji gospodarczej, kiedy nasze wskaźniki się cały czas poprawiają, kiedy PKB rośnie i rzeczywiście ten standard życia u nas rośnie i te wyjazdy nie są już tak częste. Do tego jeszcze ta polityka międzynarodowa, czyli po wybuchu wojny na Ukrainie, jednak Niemcy znalazły się w ciężkiej sytuacji. Budowały rynek energetyczny w oparciu o źródła rosyjskie. I widać było od początku wojny, że mają z tym problem. Zresztą zakładano, że Ukraina przegra w ciągu kilku dni. I to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to właśnie są kwestie tej polityki migracyjnej, gdzie tutaj Polska staje po prostu okoniem i nie chce się zgodzić na ten taki przymusowy rozdzielnik. No i Niemcy tutaj w tym momencie moim zdaniem trochę tracą nerwy i zaczynają wprost mówić to, co jednak wydawałoby się, że można mówić po cichu, ale nie wprost, czyli że jak zmieni się władza, to od razu zacznie robić to, czego od niej oczekują te elity brukselskie. Jak zmieni się władza, to będzie się na wszystko zgadzać i no moim zdaniem tutaj niestety to jest taki trochę gol do własnej bramki, dlatego że nic tak Polaków bardziej moim zdaniem nie bulwersuje w tej całej sprawie, jak to, że Niemcy, którzy przez setki lat jednak były państwem wrogim, zresztą po tej strasznej traumie II wojny światowej, nagle mówią wprost, że na co my się będziemy zgadzać jako Polacy. Premier. I to jest po prostu coś, co Polaków no, bardzo boli i drażni. Premier Mateusz Morawiecki chciał stanąć do debaty z Manfredem Weberem. Słyszymy, że takiej debaty nie będzie. Manfred Weber nie zamierza do niej stanąć. Obejrzałaby pani taką debatę? Czy nie ciekawsza byłaby debata Tusk-Morawiecki? Niekoniecznie. Ja obejrzałabym. Moim zdaniem, jeżeli oni tak wprost mówią, że chcieliby tak tej zmiany w Polsce i wręcz tutaj zapowiadają, że będą zwalczać Prawo i Sprawiedliwość, że jesteśmy ich wrogiem, no to niech mają też odwagę stanąć do takiej debaty. Moglibyśmy wtedy naprawdę usłyszeć wiele ciekawych spostrzeżeń z punktu widzenia Niemców, bo to się wydaje, że od tych 30 lat żyjemy w takich naprawdę pokojowych
stosunkach, a moim zdaniem nadal ta wśród Niemców panuje to takie poczucie wyższości, że te kraje, nie tylko Polska, ale też te kraje inne, środkowej Europy, kraje Prybałtyki, wschodniej Europy, to są właśnie takie kraje niespecjalnie rozgarnięte, które trzeba prowadzić i mówić im, co mają robić, a w gruncie rzeczy no to sprowadza się do tego, że mają służyć tej gospodarce niemieckiej. A pani wystartuje w najbliższych wyborach? Myślę, że tak, że wystartuje. Objęła pani mandat 1,5 roku temu. Nie miała pani wątpliwości, żeby wrócić do tej czynnej takiej sejmowej polityki? Nie miałam, bo uważam, że jeżeli się startuje, to startuje się po coś i w toku kampanii wyborczej też się pewne obietnice składa. Ja oczywiście nie miałam pełnych 4 lat, miałam to 1,5 roku, ale też z mojej strony starałam się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu te zobowiązania wypełnić. Parę rzeczy rzeczywiście się udało. Mieliśmy tu kilka takich ważnych inwestycji w regionie, które również gdzieś wspierałam, są na ukończeniu i bardzo się z tego cieszę. Uważam, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to jest coś, co zostanie dla mieszkańców, oni będą z tego korzystać. I to myślę, że właśnie o to chodzi, żeby coś się po nas zostało. O czym jest ta kampania wyborcza? Jaki jest jej motyw przewodni? Ja wiem, że ona się zaczęła formalnie wczoraj, ale tak naprawdę to już trwa wiele miesięcy. Tak naprawdę rzeczywiście ona już bardzo długo trwa. Ja myślę, że chodzi o taką rzecz zasadniczą. W którym kierunku będzie Polska iść? Czy to będzie właśnie kierunek? Bo wbrew temu, co się mówi, że mamy fatalne stosunki na arenie międzynarodowej, o jak jest źle, jak wcześniej byliśmy kochani, to nie jest prawda. I uważam, że nie ma co się tak ani przesadnie łudzić, ani przesadnie cieszyć z klepania nas po plecach, bo to nie o to chodzi w polityce międzynarodowej, żebyśmy się wszyscy obściskiwali. Chodzi o to, żeby móc realizować własne interesy. Więc jeżeli my inwestujemy w duże przedsięwzięcia, takie jak Mierzeja, przekop Mierzei, Via Carpatia, tunel pod Świną, które no tutaj niechętnie nawet patrzą na to może inne kraje, ale jeżeli inwestujemy w takie rzeczy, które będą procentowały nam przez dziesiątki lat, będą w naszej gospodarce bardzo istotnymi tymi punktami rozwoju, to myślę, że to o to chodzi, o ten kierunek, który będziemy obierać jako Polska. To jest jedno, ten kierunek międzynarodowy. A drugi to jest ten kierunek jednak zasypywania nierówności, bo pamiętam, że w 2015 roku też to było bardzo wyraźnie zaznaczone w czasie kampanii, że mamy duże rozwarstwienie. Ja nawet bywałam na różnych debatach, gdzie jest takie też powiedzenie, że głodny syty głodnego nie zrozumie. I coś w tym jest. Rzeczywiście ci beneficjenci tego rozwoju przez lata 90., których w gruncie rzeczy w porównaniu do reszty społeczeństwa była garstka, nie rozumiało, że to, że mamy niezłe wskaźniki, nie przekłada się na to, jak żyje przeciętny Polak. I te standardy po prostu rodzin z dziećmi, które ponoszą bardzo duże koszty, czy osób starszych, bo w gruncie rzeczy rodziny na przykład z trójką i więcej dziećmi, to one bardzo dużo wkładają tego do budżetu w postaci VAT-u. I też pobudzają gospodarkę, bo rodzina z dziećmi musi mieć pralkę, która chodzi codziennie, musi iść na zakupy, musi dziecku kupić buty, podręczniki. I to jest naprawdę istotny filar w naszej gospodarce, więc to zasypywanie tych nierówności, pomoc tym osobom, które gdzieś tam były zapomniane i ledwo wiązały koniec z końcem, to jest, myślę, że ten drugi kierunek, że to, co na zewnątrz, w którym kierunku będziemy szli i te duże inwestycje, ale przede wszystkim też to dotknięcie potrzeb każdego Polaka. Czy to jest senior gdzieś na południu Polski, czy w Warszawie, czy to jest rodzina z kilkorgiem dzieci, czy właśnie to jest gdzieś mały przedsiębiorca, który, jak mieliśmy przecież COVID, dostał wsparcie, żeby móc utrzymać przedsiębiorstwo swoje. Myślę, że to są te główne tutaj kierunki. Wywołała pani poseł temat rodziny. Napisała pani na Twitterze,
że zauważyła Pani taki trend medialny uderzania w rodzinę. Jak to się przejawia? Ja to rzeczywiście zauważyłam od pewnego czasu, śledząc media internetowe, jak to wygląda, że bardzo dużo pojawia się artykułów o tym, jak na przykład dzieci się drą i śmierdzą. No naprawdę takie typu artykuły i bardzo dużo wyśmiewania w ogóle kobiet matek, że to są matki, że mają bąbelki, że są roszczeniowe, że dostały 500+. I że nie mają żadnych ambicji. Nie mają żadnych ambicji, tak siedzą w domu, tak się, to już słynny tweet pewnego pana z Nowoczesnej, siedząca, niepracująca matka trójki dzieci i po prostu to jest takie cały czas sączenie, a jednocześnie się sączy w bardzo wielu różnych kierunkach takie treści, bo to też zauważyłam. Na przykład, że zdradzenie męża pobudza związek, coś takiego. Albo, że tak, to widziałam, zdrada na wakacjach to się nie liczy, bo to wakacje. Tak, to się nie liczy, ale też, że to pobudzi, to naprawi wasze relacje wręcz. To wręcz to czasami tego typu sączenie informacji, że to poprawi relacje, że mąż mnie nie rozumie i rzuciłam go i teraz jest mi lepiej, bo jestem samotna. Ja uważam, że to jest ślepy zaułek i to, co się w tym momencie dzieje, to jest rzeczywiście uderzanie w więzi z dziećmi, ale w więzi też małżonków. Nigdzie nie jest tak, że jesteśmy przez 30 lat zakochani w sobie. Są różne kryzysy, są różne etapy w życiu, jest czasami taki etap, że człowiek jest zmęczony i na siebie warczy, ale warto dbać o relacje, natomiast tutaj cały czas mamy taką narrację, że jak coś jest źle, to oczywiście należy to przeciąć, zniszczyć i szukać tego szczęścia gdzie indziej. To nie jest tak. I te różne teraz fale depresji i samotności, to myślę, że także to jest rezultat takiego promowanego egoizmu. Tego, że się nie widzi drugiego człowieka, ale przede wszystkim moje musi być na wierzchu i to ja muszę być na tym piedestale. Myśli pani, że tego typu narracja może mieć wpływ na decyzję młodych Polaków o zakładaniu rodziny i o małżeństwie i później o posiadaniu dzieci? Ja myślę, że może mieć to duże znaczenie, jeżeli się cały czas, teraz młode pokolenie cały czas jest w tych mediach społecznościowych. Ja to nawet widzę po swoim sporym młodszym rodzeństwie, że moje pokolenie jeszcze czegoś takiego nie miało, ale dla nich na przykład ten świat wirtualny to jest taki drugi świat, w którym oni żyją. To nie jest tak, że oni sobie od czasu do czasu gdzieś siądą przy komputerze, to rzeczywiście jest drugi świat. Oni mają znajomych w tym drugim świecie, których nie widzą normalnie. I te treści, które się pojawiają, one naprawdę bardzo rezonują wśród młodych ludzi. I zresztą to taki ten sączony też konsumpcjonizm w tych mediach społecznościowych, ten taki idealny świat, bardzo to zaburza taki rzeczywisty obraz, jak wygląda życie rodzinne, jak wygląda w życie w związku, bo to nie jest tak, że jesteśmy cały czas pięknie ubrani i chodzimy do restauracji na spacery. Nie, normalne życie to jest również praca, to jest obowiązki, a to, co mamy w mediach społecznościowych, może powodować, że mamy poczucie, że nie dorastamy do tego obrazu, że coś jest z nami nie tak, że nic nam nie wychodzi i to jest bardzo sugestywne, więc no tutaj myślę, że trzeba promować jednak stawianie na rzeczywiste relacje, na to, żebyśmy poczynili też ten wysiłek tego kontaktu z drugim człowiekiem i tego należy uczyć młodych ludzi, bo no trochę jestem przerażona tym, jak oni bardzo właśnie siedzą w tym świecie internetowym, nawet czasami więcej niż w tym świecie rzeczywistym. Rzeczywiście, kiedy się rozmawia o tych przyczynach, dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci, to o ile trudną sytuację finansową, jakieś takie poczucie braku bezpieczeństwa, to są poważne sprawy i tutaj eksperci próbują wyjść naprzeciw tym obawom, ale mamy też na przykład takie głosy, że nie będę mógł podróżować, jak będę miał dziecko. Podróżować to jedno, że dziecko jednak obniża komfort życia i to jest też rzeczywiście taki argument, ale druga sprawa, że z badań, to był bodajże artykuł Kraj bez dzieci gdzieś w któryś mediach i tam wyszły ciekawe rzeczy, bo
jednak zdecydowanym tutaj argumentem było po prostu, że się tych dzieci nie lubi. I jeżeli my w przestrzeni publicznej właśnie dopuszczamy wyśmiewanie tych dzieci, łajanie tych dzieci publicznie, to też jest mały człowiek, należy mu się szacunek. I naprawdę ja mogę też taki przykład powiedzieć, jak przyjechali do nas znajomi tutaj na południe Polski z gromadką dzieci, oczekując na kolejne. I pani na ulicy nie miała w ogóle żadnego hamulca, żeby zapytać się koleżanki, po co ona jest w ciąży, skoro już ma tyle dzieci. No więc to jest zupełny już brak jakiejś wrażliwości. No bezpośrednością, jak można tak, ale takie publiczne komentarze na temat dzieci posiadania, no może już wystarczy, a po co wam jeszcze jedno dziecko, to ja sama na przykład odczułam przy trzeciej ciąży, że no ale po co trzecie dziecko, więc naprawdę byłam mocno zdziwiona bezpośrednością ludzi, dlaczego można myśleć, że ma się prawo do zadawania takich pytań. No i to ta kwestia tego, że się tych dzieci nie lubi, ja myślę, że ona jednak się wśród tych rodzin gdzieś tam zaznacza i myślę, że w zawalczenie, nie tylko wsparcie takie finansowe, materialne, ale też zawalczenie o wizerunek tej rodziny jest bardzo istotne, ale to też myślę, że warto o tym mówić, że z punktu widzenia gospodarki państwa, to każde dziecko jest naprawdę niezwykle cenne, bo to jest przyszłe PKB dla budżetu. Centrum Adama Smitha jakiś czas temu również ten temat zbadało, co się okazało, że średnio oczywiście jedno dziecko jest warte 11 milionów złotych, że przyszłe jego praca, jego przyszłe tutaj uczestnictwo w budżecie państwa, w PKB, ile to ten jeden człowiek może dać, to średnio oscyluje na poziomie 11 milionów. Więc naprawdę miejmy świadomość, że nawet te nakłady, które są teraz poczynione na rodzinę, one nam się zwrócą i to one nam się zwrócą jeszcze bardziej niż my po prostu tym rodzinom pomagamy, bo po pierwsze to jest to przeszło PKB dla budżetu, a po drugie no rodzina jednak w VAT-cie oddaje bardzo mnóstwo do państwa i ona oddaje do pani w sklepiku obok, ona oddaje gdzieś tam do jakichś usług, czy do usług takich typu logopeda, czy do żłobków. A i w restauracjach też jakieś wyjście na lody, gofy. Oczywiście, no i to o wiele bardziej wpływa na budżet niż życie, no to trzeba powiedzieć, pojedynczego singla, więc miejmy świadomość, że te rodziny z dziećmi to naprawdę jest istotna część pobudzenia, istotny czynnik pobudzenia gospodarki. Mówimy o tych czynnikach kulturowych już na koniec. Czy da się to odwrócić, ten trend nieposiadania dzieci, czy tylko spowalniać zmiany? Ja myślę, że można o to zawalczyć. Oczywiście to nie jest tak, że nagle wszyscy zapragną mieć dzieci i należy mieć tego świadomość. Natomiast jest pewna grupa, myślę, że to jest grupa docelowa, która waha się, czy mieć na przykład to trzecie dziecko, czy mieć to czwarte dziecko, albo drugie. I przede wszystkim takie rodziny warto zachęcić, takim rodzinom warto pomóc. Myślę, że to też jest rzadko poruszane akurat w tych tematach, ale ja myślę, że rosnące standardy opieki okołoporodowej będą miały bardzo duże znaczenie i też mogę powiedzieć, że po własnych doświadczeniach, że dobra położna, która się zaopiekuje tobą w czasie porodu, to jest coś, co naprawdę, ja mówię, że to jest game changer, że taka pani bardzo mocno wpływa na to, jakie się ma później wspomnienia z tego okresu. Albo empatyczny lekarz, pielęgniarka. Ale niestety to, że się często wychodzi po porodzie z traumą, to niestety tak jest na wielu oddziałach w Polsce. A inwestowanie też w panie położne i pielęgniarki, które po prostu w tym jednak trudnym dla kobiety czasie pomogą, to także myślę, że zachęca, jak się nie ma tej traumy poporodowej, to naprawdę inaczej się podchodzi do myślenia o kolejnym dziecku. A to się zmienia trochę w Polsce?
Ja myślę, że się zmienia i gdzieś tam, no tak jak mówię, po wcześniejszych doświadczeniach pierwszy poród bardzo ciężki i też usłyszałam niemiłe rzeczy po prostu na porodówce. Później mnie pani lekarka przepraszała, ale ja uważam, że no nie powinno tak być, bo to są bardzo przykre wspomnienia później. A trzeci poród, który miałam, i to wszystko w jednym szpitalu, to po prostu no, rewelacyjna położna, która no, nie zdążyłam gdzieś ją złapać, zapytać się, jak się nazywa, bo naprawdę chciałam jej wysłać kwiaty za to, co zrobiła. I myślę, że to ma bardzo, bardzo duży wpływ i te standardy się zmieniają, że powoli jednak się dba o komfort kobiety w czasie porodu. Pani poseł Elżbieta Zielińska była gościem poranka 7:09. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. 7:09. Gość poranka.